Dzień dobry. Drugi odcinek pierwszego sezonu 600 sekund z kulturą. Dziś już bez błędów na początek, choć mam nadzieję, że tych błędów nie unikniemy. W końcu nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Dziś zaprosiłam pracownika Centrum Kultury po raz kolejny. Tym razem będzie to osoba, która skończyła Akademię Ekonomiczną, wówczas Akademię Ekonomiczną. Co wcale nie znaczy, że przez ten czas nie stała się rękodzielnikiem, historykiem regionu, miłośnikiem kultury w jej własnym wydaniu. Dzisiaj goszczę Kasię Wieczór. A żeby tego błędu nie odkładać na dalszy plan, a mój gość powiedział kiedyś, że najgorzej podczas wywiadu, rozmowy nie patrzeć na siebie tylko w kamerę. A że Kasie są jakieś inne. Witaj, Kasiu. Cześć. No tak, 600 sekund z kulturą. Będziemy zatem rozmawiać o kulturze, ale tak jak już gdzieś tam wspominałam, tak naprawdę to każdy tę kulturę przekłada przez siebie, tworząc swój własny kawałek kulturalnego tortu. Jak wygląda twój kawałek tortu? Nie będę pewnie się różnić w swojej opinii na temat definicji kultury, którą sobie przyjęłam, bo dla mnie kulturą jest tak naprawdę wszystko to, co nie jest naturą. Wszystko to, co jest stworzone przez człowieka. To może być budynek, to może być mieszkanie, to może być jego wyposażenie, to może być reklama, którą gdzieś tam po drodze widzimy, czy w czasopismach, czy przejeżdżając jakąś drogą. To są oczywiście i książki, dla mnie szczególnie są to reportaże, które bardzo lubię. To jest muzyka. I tu znowu na chwilę się zatrzymam. Muzyką, którą bardzo, bardzo lubię, to jest muzyka poważna, taka barokowa. I muzyka ludowa. Wow, jaki rozrzut. No tak, tak się złożyło. Nie mam tak, że słucham tylko jednego rodzaju muzyki. To w zależności od nastroju, od tego, czego potrzebuję w danym momencie. To sobie w myśl zasady, że muzyka łagodzi obyczaje? No niekoniecznie ma służyć temu, żeby łagodzić obyczaje. Po prostu to, na co w danym momencie mam ochotę, tego słucham. Ale nie ukrywam, że gdzieś tam ta muzyka ludowa w moim życiu się ostatnio dosyć często pojawia. Nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie. Mnie się zawsze wtedy uruchamia takie pytanie, słucham, a tworzę? Nie czuję się osobą mocną w tworzeniu muzyki. Nie czuję się też takim odbiorcą bardzo kompetentnym. Nie potrafię rzucać nazwami, nazwiskami. Po prostu słucham. Jestem sobie takim słuchaczem tej muzyki. Próbuję, nie klękasz przed nazwiskami, tylko to, co wpadnie w ucho. To, co wpadnie w ucho. Aczkolwiek gdzieś tam te nazwiska się, czy zespoły gdzieś tam mam w pamięci, mam w głowie. Przyznaję się też do tego, że zdarza mi się też tańczyć do muzyki ludowej. Nie wiem, jak do to wychodzi. Do muzyki ludowej, czyli, tak. Czyli te wszystkie, ale tak wielkopolskiej ludowej, te wszystkie miotlarze.
Powiem tak, w Domu Tramwajarza w Poznaniu odbywają się często spotkania z muzyką ludową, występują różne zespoły i oni nie są jakoś tam sfokusowani na to, żeby tworzyć jeden rodzaj, czy prezentować jeden rodzaj muzyki. Pojawiają się różne zespoły, różni wykonawcy i pojawia się też możliwość nauki tańca i tańczenia. Tak. Mhm. I to jest taka fajna odskocznia od codzienności. Od tego, co się gdzieś tam, z czym się na co dzień spotykamy, zmagamy w pracy, czy w takim trudzie codziennym, tak to nazwijmy. Dobrze, ale ucieknijmy trochę od muzyki, bo tak jak sobie o tobie myślę, to to nie jest tak, że samą muzyką Kasia żyje. Nie. 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 W moim życiu duże znaczenie od początku, w zasadzie od dzieciństwa, odkąd tylko pamiętam, miały też tak zwane sztuki plastyczne. Gdzieś tam od szkoły podstawowej uczestniczyłam w zajęciach w moim macierzystym, mosińskim Domu Kultury. W zajęciach Zdrawiamy. Pracowni plastycznej. Później zaczęłam jeździć na plenery. Gdzieś tam myślałam o tym, żeby może pójść do szkoły plastycznej. Ale jakoś tak posłuchałam mojej babci, która mówiła, że dziecko, wykształcenie ogólne jest najważniejsze. Malować to sobie możesz. No właśnie, tak, zawsze można. No i później życie potoczyło się tak, że wylądowałam na studiach z zakresu zarządzania, czyli takich bardzo, bym powiedziała, poukładanych, praktycznych. Aczkolwiek zarządzanie zostawia dużo pole i dużo dozę takie własnym życiem. Też, ale taką jest dosyć otwarte i daje duże, nie jest zamknięte w jednych definicjach, tak? Że możemy tam znaleźć różne obszary, różne pola. Nie jest okej, zamknijmy temat zarządzania. Jest po prostu. No i w którymś momencie, właściwie to był taki impuls, zobaczyłam pracę jednej z osób z czempińskich rękodzielniczek i idąc za tym, za tą pracą, za tą inspiracją, dotarłam do świata scrapbookingu i artmakingu i takiego szeroko rozumianego rękodzieła dla tworzenia czegoś użytkowego do domu. No i tak mi się to spodobało, że zaczęłam jakieś tam pierwsze próby popełniać. To było już 9 lat temu. Zaczęłam coraz bardziej wchodzić w ten świat, coraz więcej rzeczy tworzyć dla siebie, dla znajomych, coraz więcej rzeczy mieć, tak? Bo to jest studia bez dna. No właśnie, mieć tych, które potrzebne do działania, czy mieć tych, które ozdabiają mieszkanie? Nie, bardziej mieć tych, które są potrzebne do działania, bo to jest tak, że jak już się trafi do tych sklepów, do tego świata, zaczyna się poznawać różne marki, różne piękne, naprawdę piękne rzeczy, no to chcesz je mieć, tak? Ja zawsze mówię, że z papierami jest też tak, że one niektóre są tak piękne, że potrafię je trzymać parę miesięcy w domu, zanim zdecyduję się je pociąć i wykorzystać w jakimś tam twórczym celu. A scrapbooking to sobie, kto nie zna, wygoogluje, bo ja tak już się nauczyłam zerkać na klepsydrę, która odmierza nam te nasze 600 sekund z haczykiem. Myślę, że nie możemy pominąć tematu, w którym też od lat się sprawdzasz, działasz. Nie wiem, czy bardzo można go z kulturą połączyć. Myślę, że tak. Mam na myśli regionalizm, zamiłowanie do historii i kultury regionu, do korzeni, do tego, co kiedyś ludzi fascynowało. No i to się wiąże tak naprawdę z rękodziełem, bo ja gdzieś tam w tych naszych działaniach stowarzyszenia próbowałam się ustawić na takiej pozycji, żeby właśnie to rękodzieło wyłapywać, tak, promować i w tym aspekcie historycznym, czyli co tutaj kiedyś tworzono, co tutaj się kiedyś działo, ale też w tym współczesnym, czyli poprzez organizację jarmarków, poprzez zapraszanie różnych lokalnych rękodzielników. No myślę, że to jest ten aspekt takiego promowania, tak? Promowania tej ziemi czempińskiej, to się ładnie mówi. A ziemia czempińska dlatego, że tutaj od
17 lat mieszkam. Mhm. I to jest takie poszukiwanie pamiątek, ale też strojów, no właściwie całej kultury. Całej kultury. Trochę ubolewam, że gdzieś tam nie mam jeszcze czasu na to, żeby właśnie tę kulturę ludową bardziej zgłębić, bo to jest coś, co mnie fascynuje. I to jest coś, co było jeszcze nie tak dawno tą naszą codziennością. Dobrze, czas nam się kurczy. Przegalopowałyśmy po twojej definicji kultury. Ostatnie 14 sekund, tak na oko myślę, poświęcamy ostatniemu zadaniu, czyli tworzeniu łańcuszka powiązań kulturalnych. W zeszłym tygodniu Wiola rzuciła swoje skojarzenie do słowa pierwszego, o którym już nie będziemy mówić, bo szkoda, żeby zaburzyć kolejne skojarzenie. Wioli skojarzenie to wielowymiarowość. I mam jednym słowem. I masz je sobie skojarzyć. Teraz ty. Jednym słowem. Wielowymiarowość. Życie. Wow. Zapraszamy na kolejne spotkanie w niedzielę. Premiera na YouTube o godzinie 17. We'll be right back.